Dobra, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w... znaczy spokojnym graniu StarCraft 2. Łowca zagub. Jimmy, pomyślałem, że mogą ci się spodobać te zagowe szpony. Wygrałem parę lat temu w konkursie łowieckim. Mam nadzieję, że ci szczęście. Wczoraj właściciel i szef Barjora na Marsarze PS Tejzo dopisuje do twojego rachunku. Ty ja... Pamiętacie, jak Reynolds strzelił do Tejzora? No to jest właśnie to. Tutaj mamy automat, gdzie mamy minigierkę. Po prostu latamy zaginionym wikingiem i rozwalamy różne latające rzeczy. Taka fajna gierka jedna. Ale nie będę wam pokazywał, bo trochę to by zajęło. Zabawne. Czasami wciąż czuję się jak glina. Tyle, że teraz rządzą źli chłopcy. Aha. Chyba powinienem z tym zastopować. Załoga pewnie myśli, że to fajne czy coś. Myślałem, że to zostało na Marsarze. Ale jak... Tykus. Ty nie umiesz odpuścić, co? Myślałem, że to zostało na Marsarze. To muszę teraz powtarzać. Ciekawe. Ale jak... Poznałeś już doktor Hanson? Jasne. Zagaiłem do tej ślicznotki, czy nie miałaby ochoty pobawić się w lekarza. Zapytać zawsze można. Co nie? Ale ona chyba upatrzyła sobie innego kochasia. Naprawdę? Ciekawe kogo? O, sam nie wiem. Może jakiegoś rycerzyka, co to przycwałował na białym koniu, żeby ocalić kolonię pani doktor. Ja cię kręcę, Jimmy. Nigdy nie miałeś nosa do babek. Okej. Okay. A, jeszcze nie mam laboratorium. No szkoda. Ale co? Upłynie dodatkowej misji, aby zalokować pomieszczenie. Aha! Czyli jeszcze osoba, która robiła speedruna kampanii, to jeszcze nie miała dostępu do laboratorium. Bo dodatkowe misje, nie główne misje. Ciekawe. No i tutaj możemy sobie zmienić muzykę. O, Sweet Home Alabama. Poszukajcie sobie tego utworu. Tam Big Tuna, Sweet Home Alabama. To jest mój chyba najlepszy utwór w tym. Dobra, lećmy na mostek. Porozmawiajmy sobie. Wiele o tobie słyszałam, komandorze. Dominium zawsze przedstawiało ciebie jako bandziora, terrorystę. Widzę jednak, że prawda jest o wiele bardziej złożona. Dominium, jakie jest, każdy widzi. Dlatego ktoś musi stanąć w obronie uciśnionych. Z pewnością nie będzie to Mengsk. Nie wydaje mi się, żeby Imperator choć odrobinę przejmował się tą sprawą. Moi rodacy z Agri, rozproszone grupy wysiedleńców z całego sektora, wszyscy oni uciekli do obozu dla uchodźców na Meinhof. Docierają do nas raporty o aktach agresji i epidemii, która rozprzestrzenia się w obozach, a Imperator nawet nie kiwnie palcem w tej sprawie. Zbadam tę sprawę, pani doktor. Znaczy to jest tak, w sumie to tą misję byśmy mieli dostępną, nie byśmy nie musieli z nią porozmawiać. Akurat tam będziemy mieli coś w rodzaju Resident Evil, zobaczycie. Ona, czemu nie mogę ciebie kliknąć? Właśnie, wracaj na miejsce. Dobra, to było piękne, myślałem, że to będzie za nim podążać, ale okej. Bardzo dobrze, że uratowaliśmy tych ludzi, ale na pomoc czekają jeszcze miliony. Nie możemy być wszędzie, komandorze. Nie rozdwoimy się. Najważniejsze, że daliśmy dobry przykład i natchnęliśmy tych ludzi nadzieją. Za każdym razem, gdy pomagamy komuś w potrzebie, jesteśmy o krok bliżej do lepszego jutra. Wiem, Matt, ale minęły już 4 lata, a my nadal nie jesteśmy bliżsi ani o krok od obalenia Mengska. A żeby było śmieszniej, wróciły zergi. Ta twoja lepsza przyszłość musi się pośpieszyć, bo już niedługo nie będzie tu nikogo, kto mógłby jej doświadczyć. Okej. Dobra. Lecimy z kolejną misją. Dobra. Lecimy tutaj, na Meinhof. Jim, uchodźcy z całego sektora korzystają z Meinhof jako punktu zbornego. Jednak przy takim stłoczeniu ludzi w obozach rozprzestrzeniła się jakaś epidemia. Proszę, moi ludzie potrzebują pomocy. Musimy coś zrobić, zanim będzie za późno. I zobaczycie, co miała na myśli, że będzie Resident Evil. Oj, tu mogę się pobawić.
Co tutaj widzimy, pani doktor? Nasze odczyty wskazują, że w obozach dla uchodźców szerzy się jakaś bioinfekcja. Nawet budynki są tym czymś pokryte. Już to kiedyś widziałem. To wirus zergów. Jedyne, co możemy zrobić, to go spalić. Każdy z tych zainfekowanych budynków musi zostać zniszczony. Ale gdzie są wszyscy? O nie. Te istoty to zarażeni uchodźcy? To jakiś koszmar. Tak. To nie wróży nic dobrego. Wygląda na to, że zagrzebują się w ciągu dnia i wychodzą tylko nocą. Wirus musiał ich uwrażliwić na wysokie promieniowanie ultrafioletowe z gwiazdy Meinhof. Więc zaatakujemy zainfekowane budynki w dzień, a w nocy będziemy bronić bazy. Nie martw się, pani doktor. Zatrzymamy to. I właśnie nie wiem, czy dobrze słyszeliście tę rozmowę. Fajnie, że mam włączone napisy przynajmniej. No i tak, mamy misję Epidemię. Po prostu będziemy się bawić w Resident Evil. Trochę taki. Na manie Raccoon City się wita z nami. Dobra, lecimy. Okej. Kupa roboty, co? Tak, bunkry najpierw, a nie produkcja. Co się dzieje? Tak jest, szefie! Przydałby się tu bunkier. No pewnie! Ty, bunkier tu. A co za to dostanę? Szeregu, chłopaki! Cofnijmy trochę. Dobra, chłopcy. Nie możemy ryzykować przeniesienia zarazy na obóz. Przygotować linię obrony i postawić parę bunkrów. Podoba ci się nasza pani doktor Jimmy? Nie widzę innego powodu, dla którego miałbyś walczyć o tych rolników. Warty i gotowy. Tekus, nie znasz się. Pan Reino może przynajmniej zauchać, a nie jak ty. Dawaj, tu dostajemy też nowe budynki, ja to wam zaraz pokażę. Tylko skończymy produkcję. Dołożyć go. Wydasz jakiś. Lepiej, żebym tego nie żałował. To może tak, zrobimy tu batalion, a tu reaktor. Złe wieści? Nie. Gotowy do... Czekałem. Wydasz jakiś rok. Ogień zwalczaj ogniem. Dobra. RRK gotowy. Okej. No i tutaj mamy nowy budynek. Jakaś wieża radarowa. Po prostu nam pokazuje wszelki ruch jednostek, jaki woga będzie tu. Zmrok za 30 sekund. To niedobrze. Ukończone. Dobra. RRK gotowy. Ładujmy. Zamieniam się w słuch. Na bezpieczeństwo. Czekam. Czy to śmiertelne? Gotowy do... Potrzebna select. Gdzie boli? ERK gotowy. Jakoś damy radę. Rozbudowa ukończona. Nastała noc i zaraz zobaczycie. Teraz musimy wytrzymać do wschodu słońca. Trzymajcie się. Może być nieciekawie. No, tutaj już nadchodzą zainfekowani. Oczywiście zbierałem grupkę i potem na nas ruszą. A, mają się tu robię, tak? To nic. Dobra. ERK gotowy. Dołożyć komuś. Jeden. Lepiej, żebym tu tego nie żałował. Teraz będziemy mieli tu atak tych zarażonych. W sumie możemy tu zaczął budować te magazyny. Teraz pytanie. Chociaż nie będą tutaj jednak schować, więc okej. Słyszymy! A ten jak ty skończysz, to lecisz tu. O, już leci atak. Proszę! Zabij mnie! No jak słyszeliście, uchodźcy proszą, żebyśmy ich zabili. I taki właśnie najazd zombie będziemy mieli ciągle. Też potem chyba będzie, że zainfekowani będą mieli oddziały zarażonych Marines.
To po prostu jest piechota, która strzela na dystans. ERK gotowy. Okej. Teraz kolejny bezpieczny sandał. Gdyby się ten zaciął. Okej. Ktoś tam idzie. Dobra. Może tak, tu ładujemy już tych trzech. Każemy trzech zbudować. Każmy wybudować tu kolejne. Gdzie tu jesteś szefem? Oj, to padamy na tego. Dla bezpieczeństwa znowu pojechać. ERK gotowy. Jaki to ma zasięg ten bunkier? Kurde, no. W sumie też możemy zrobić tutaj. A nie, nie mogę na razie, bo muszę to mieć. Dobra. Postawimy. Tak jest, szefie. Zrobi się. Okej. Produkcja jakoś tam idzie. Fajne to. ERK gotowy. Postawimy to i będę mógł potem postawić czujniki. Tu sobie postawię parę czujników, żeby widzieć ruch mniej więcej. No jakoś to jest tam szło. Wow, to jest taka grupa. Zobaczcie na tę grupę tych zakażonych. ERK gotowy. No nie, taka poda już tu widzę, że nie wiem. No to się zrobi. Taka grupa już nas atakuje, że nie wiem. No, akurat 11 minut jest już nagrane, więc dobra. No, tutaj się będę bawił w sumie trochę. Robimy to. O! Hej ważniaku, mam plany tych helionów, które widziałeś na Marsarze. Powinny się przydać. No i mamy heliony, czyli po prostu pojazdy mają miotacze ognia. Jest to szybka jednostka. Jedynie co może ich leczyć, to naprawa LK i to wszystko. Teraz tak jak ja mówiłem, będę potrzebować tu czujników. Zrobimy tu czujnik. Tu. Za mało wyspanu. O, za mało wyspanu? O, to potrzebuje wyspanu? Tak nie wiedziałem. Słońce wschodzi. Musimy wytrzymać jeszcze chwilę. Za mało wyspanu. Za mało wyspanu. Co mogę powiedzieć, że to wymaga wyspanu? Dobra. Tu. Śmiało. Te. Złe wieści. I kolejny tu. No i będziemy mogli chyba przy okazji zobaczyć, jak te umierają, te zombie. Właśnie się wypalają i już nie ma ruchu. Do roboty, chłopcy. Nasza kolej, żeby narobić trochę bałaganu. Tak, trochę bałaganu, tylko nie wiem produkcji armii. Za mało wyspanu. No, bo nie mam wyspanu. Dobry jestem. No dobra, to może być. Proszę określić mały naturę. Oddział uderzeniowy. Lepiej, żebym tego nie żałował. ERK gotowy. Zamieniam się. I gdzie się tyle dzieje? W jednym hejonie. Mamy tu piechotę. Okay. Tempo, tempo, tempo! W sumie to też będziemy mieli jedną misję tutaj dodatkową. Żeby zdobyć badania zegów, ale to chyba będziemy musieli poszukać dobrze. W sumie to więcej pojazdów bym potrzebował. No bez panu już mam trochę więcej. Dobrze, że medycy się potrzebują centrum, więc mogę budować po dwie jednostki aż. Dobra, szybko, produkujcie się, szybko. Jest już lekarz? W sumie to piechów nie będę potrzebować, tylko więcej medyków. Nie, medyków mam już naftą, więc w sumie większą siłę ognia trochę. Okej. Okay. Wydasz jakiś rozkaz? W sumie to chyba jeszcze nie mamy innego budynku. Nie, już mamy ten budynek, okej. Okay. Mamy zbrojownię. Ale zbrojownia to służy do tego, żeby ulepszać jednostki już pancerne. No, w skrócie pojazdy, żebyśmy mogli ulepszać. Gotowy do akcji.
Szeregu, chłopaki. Ruszamy niszczyć budynki. Jasne. Tutaj mamy jakieś jednostki wrogie. Rozbudowa ukończona. Tylko właśnie hejony są za szybkie, widzicie. One mogą szybko zginąć wtedy. Załatwione. To były kokony akurat. Okay. Dlaczego nie? Czy to jakiś rodzaj gniazda? Lepiej to zniszcz. Jeszcze na dwie budynki musimy zniszczyć. Biorę się za to. Tak jest, komandorze. Tutaj tylko spokojnie, chyba... coś się tak napali. Dołożyć logo. Chyba tutaj będę zrobić chyba bazę. Następnego dnia to muszę zrobić. No jeszcze 5 minut, żeby sobie. Nie chcę chyba tutaj na kim chyba. Gdzie ja się mogę bawić? Dobra. Faj. Chyba muszę to zniszczyć. Wyś się skończył. Czy też jakiś rozkaz? To starczyło. W sumie to mogłoby produkować więcej. Dobra. Przy okazji może do bezpieczeństwa. Znaczy najpierw zróbmy tu małe zabezpieczenie, bo potem będzie któryś miał tu spory atak zakażonych. No pewnie. Stawimy tu może 3 bunkry. Znaczy więcej bunkry. Ta. Czemu się nie bawić? Moja kąska się już smaży. Nie, czemu to tak... Otrzymamy. Chodzi mi ładnie, 60 FPS, a na grę nie będzie 40, coś piatkowe. Nie mogę się doczekać. Chociaż ja i tak próbuję niby robić te 60, ale może teraz ustawię, żeby było w 30 piatkach. Zobaczę, pomyślę. Zrobię po prostu sobie wersję. Nie wykrywam już żadnych zainfekowanych budowli w tym sektorze, Jim. Dobrze. Dobrze to słyszeć. Tylko spokojnie, coś się tak napali. Tylko w sumie by mi się już przydało robić dodatkowe badania, ale nie wiem gdzie to szukać. Nie? Okej. Okay. Co się dzieje? Postawimy więcej tych. Kupa roboty, co? Magazynów. W drodze! Aha. Tutaj coś takiego. Zróbmy tyle, ile mogę w sumie. O, facet będzie miał taki zapieprz, jak ten tutaj, o. Dobra, zrobimy tu sporo piechów. Czekałem okay. Na ciebie. No i tutaj mamy różnicę. Po prostu zobaczcie. Potwierdzam. Widać sporo różnicę, no bo zobaczcie, jak wygląda ten piechu. Lepiej, żebym tego nie żałował. A jak ten wygląda. I przy okazji, gdyby miał ulepszenie piechów, że mają tarcze, to wtedy oni mają 85 punktów zdrowia. No i zobaczcie, jak wygląda tutaj ten Marine, a ten Marine. No jaka spruwa, no nie? Ten co ten ma? Karabin Gaussa, ale ma Bagnet, a ten ma też karabin Gaussa. Tylko C14. Sporo różnica. Szeregu, chłopaki. A w sumie to też jest tutaj ta zabawa, że możemy. Gotowy do akcji. Dołożyć komuś. Poszukać coś dodatkowych tekstów. Szeregu, chłopaki. Tylko muszę wymusić. Wciąż siedzę w tym ch**m ubranku. No. Jak się wysikać w tym cholernym skafandrze? Cokolwiek zrobię, ciągle tu wracam! To mój karabin Gaussa C14 nadziewacz. Jest takich wiele, ale ten jest mój! Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Przyjechałem tu skopać parę tyłków i porzuć trochę gumy. Skończyła mi się droga chrzanić. No tam właśnie akurat powiedział dobra chrzanić, to taka mała, no mały taki smaczek. Wydasz jakiś rozkaz? Bo w sumie ten tekst ten, uwaga, idzie się, o kopaniu tyłków i rzuciu gumy, to był używany w jakimś jednym filmie, no i też w grze Duke Nukem 3D. Biorę się za to. W porządku. Dobra, może zniszczmy tutaj. Załatwione. Jeszcze czas. Potem cofam ten oddział.
sumie, czy nie wiem, czy to nie jest pesada, żeby... spokojnie, coś się tak napali. Co się dzieje? Czy on tam wyjdzie jakoś? Wyjdzie, dobra. W sumie, może też zrobię ten... tu... że każdego... w sumie czterech palaczy potrzebuję. Lepiej, żebym... czekałem na ciebie. Lepiej, żebym tego nie żałował. Wydasz jakiś rozkaz? Dołożyć komuś? Gotowy do akcji! Skoro ty skończyłeś, wracasz tu. A co za to dostanę? Dobra, schowajmy. Są tu może bym mnie postawił też. Czemu nie? Wystraszyłeś mnie! Postawimy fajny bunkier. Tak, i tu będziemy mieli może blokadę. Zmrok za 30 sekund. O Jezu, oby ten zdążył 30 sekund. Nie mo... Po prostu sobie patrzę teraz na te i jeszcze tutaj dwóch będę musiał dodać. Chcesz ognia? Potem po jednym. Do dzieła. Tutaj ciebie załadujmy tu. Dobra robota. Okej. O, jest już 27 minut, więc dobra. Może zobaczycie jeszcze ten najazd. To będzie trwał 5 minut. Powinieneś rozstawić strażę. Wkrótce znów nadejdą. No pewnie, że nadejdą. Nie ma mowy. Zablokowane. Kurwa. O kurwa, to będzie przestane. Skanery wykryły dziwną biosygnaturę zewu. O. Zdaje się, że w ciągu dnia to stworzenie zagrzebuje się w ziemi, a na powierzchnię wychodzi jedynie w nocy. Komandorze, jeśli zabije pan jedno z tych stworzeń, to może Stedman mógłby potem spadać zwłoki i czegoś się dowiedzieć. Tak jest, szefie. Dobra, po prostu teraz musimy polować na takie... to są infektory. I po prostu musimy je zabić w nocy, bo wtedy wychodzą. Tylko najpierw chcę na tutaj zabezpieczenie zrobić. Gotowy do smażenia. Chcesz ognia? Dawaj. Teraz coś chujowo wyliczyłem. No, chujowo. Tempo, tempo, tempo! Wyznajmy szczerze. Dwarte heliony. Spora grupa atakuje. Szeregu, chłopaki! Lepiej, żebym tego nie żałował. Chcesz ognia? Zatankowany. Gotowy do demolki! Czekałem na ciebie. Zróbmy tu. Teraz tak, tu. Tu. Akurat będzie... akurat nie. O, tutaj już mamy tych zarzeń. Zainfekowani Marines. Cholera, Jimmy. Ani trochę mi się to nie podoba. Dobra, to w następnym odcinku będziemy kontynuować tą grykę. Czekam się tutaj z wami na razie. Cześć.